Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam moją wieczorną pielęgnację. Będzie to filmik typu Get Ready With Me. Pokażę Wam właśnie poszczególne kroki, jakie wykonuję w makijażu wieczornym, a także właśnie jakie kosmetyki używam. I mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba, a przede wszystkim będzie dla Was przydatny. Tak więc pierwszą rzeczą, którą robię, to związuję włosy oczywiście. Nakładam opaskę, odciągając włosy. I ok, teraz przechodzę do makijażu. I do tego używam kremowego olejku mijącego. I zazwyczaj po prostu nakładam na suchą skórę. Można oczywiście zmoczyć skórę wcześniej, ale mi to. Jak gdyby o wiele łatwiej wykonuje mi się ten demakijaż na suchej skórze, ponieważ mam mniej sprzątania, po prostu nie mam wszystkiego rozlewanego, bo muszę użyć do makijażu, właściwie lubię używać gąbeczki Konja, którą też Wam pokazywałam w ulubieńcach. Ją sobie właśnie moczę. Obciskam i masuję twarz, zmywając właśnie makijaż. Dodatkowym plusem tego jest to, że ta gąbeczka, widać, cały tutaj makijaż jest na niej. Plusem tej gąbeczki jest to także to, że ona dodatkowo złuszcza martwy naskórek, więc jest to taki także delikatny peeling. Ona jest bardzo delikatna, więc jeśli macie wrażliwą skórę, nie powinna Wam zrobić krzywdy. I gąbeczkę myję tym mydełkiem pionkowym, na który przepis Wam dawałam w innym filmiku. Jeśli nie oglądaliście, to dawam linka na dole. Bardzo proste przygotowanie, mydełko z łagodnym właśnie żelem, więc nie przesusza dłoni, a także dokładnie właśnie oczyszcza. I gdy gąbeczka już jest umyta, to po prostu ją sobie wieszam na tym opakowaniu od olejku myjącego, tak, i ona sobie schnie. Kolejny krok, który wykonuję, to kolejne jak gdyby mycie całej twarzy, a także właśnie zbywanie makijażu oczu. I używam do tego żelu myjącego z Biolawen. Jest rewelacyjny, świetnie działa, po prostu zmywa dokładnie, w 100%. Cały makijaż, nawet wodoodporny, a przy okazji pielęgnuje skórę, no i nie podrażnia oczu. Ja mam bardzo wrażliwe oczy, więc muszę z tym uważać. No, ten plon się rewelacyjnie sprawdza. Tak więc to teraz używam. Teraz delikatnie osuszam skórę twarzy ręcznikiem jednorazowym papierowym i używam do osuszenia twarzy ręcznika zwykłego do rąk, ponieważ jest to siedlisko bakterii i wolę właśnie używać ręczników takich właściwie chusteczek jednorazowych. Świetnie się to u mnie sprawdza, tak więc też Wam polecam. I okej, pełny makijaż. Ten demakijaż jest wykonany, oczyszczanie twarzy także. Tak więc teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Zaraz Wam pokażę. Kolejnym krokiem jest przemycie twarzy płynem micelarnym. Mój ulubiony ostatnio taki płyn micelarny to jest płyn micelarny z Biolawen. Niestety teraz mi się skończył. Jedyny płyn micelarny, który mam, to jest płyn z Garniera, miniaturkę, więc właśnie ją używam, ale będę się rozglądała za jakimś płynem micelarnym tutaj dostępnym w Stanach. Jeśli macie jakieś takie polecane, które u Was się sprawdziły i są właśnie tutaj dostępne, to dajcie mi znać, bo właśnie szukam jakiegoś dobrego, który zastąpi mi mój ulubiony z płyn micelarny z Biolawen. To jest w porządku. Wykonuję robotę.
No, więc to jest dodatkowe jak gdyby tonizowanie, to co teraz robię. No i przy okazji dokładnie upewniam się, że nie ma żadnych resztek makijażu na mojej twarzy. Wszystko dokładnie po prostu, to jest jak gdyby trzecie oczyszczanie, a właściwie sprawdzanie, czy właśnie wszystko zeszło i tonizowanie skóry. Tak więc ten krok właśnie też bardzo lubię. Używam tego serum z Matte Hippie i bardzo je lubię, ma przepiękny zapach, świetnie działa. Naprawdę ja widzę po prostu, jak pięknie rozjaśnia mi przebarwienie potrądzikowe. No i rozjaśnia ogólnie właśnie cery, jeśli mamy jakieś niedoskonałości. Też ważna rzecz, to serum pomogło pozbyć mi się, miałam przebarwienia na plecach, chyba posłoneczne albo wątrobowe, takie po prostu plamki brązowe. I nawet rozmawiałam o tym z kosmetologiem, bo tak się zastanawiałam właśnie jak to usunąć i kosmetolog powiedział, że naprawdę bardzo ciężko usuwać takie przebarwienie. Może laser to usunie, ale nie ma gwarancji, więc trochę byłam zawiedziona, ale postanowiłam sprawdzić serum z witaminą C. I słuchajcie, używałam na twarz i przy okazji po właśnie użyciu na twarz nakremowałam sobie właśnie plecy. I tak robiłam przez 2 tygodnie i po 2 tygodniach to przebarwienie zeszło i teraz nie mam. Możecie nawet zobaczyć. Miałam gdzieś je tutaj. Nawet zdjęcie Wam wstawię, bo wstawiłam na bloga, z tego co pamiętam. Dam Wam zdjęcie, naprawdę cudotwórca po prostu. Witamina C. Serum z witaminą C, cudotwórca. Tak więc to jest po prostu mój ulubieniec na przebarwienia. Pięknie wyrównuje koloryt, uwielbiam. Przepięknie pachnie. Też ma świetną konsystencję, ładnie się to wszystko wchłania. I kolejna rzecz, po tym serum trzeba nałożyć krem. Właśnie nie trzeba, ale no po prostu lepiej, zauważam, że lepiej działa. Właśnie w połączeniu z tym kremem z MSM. Rewelacyjny on ma skład, po prostu cudeńko. Tak więc to bardzo lubię używać. No i właśnie po tym, jak wklepię sobie serum z witaminą C, nakładam sobie ten kremik i masowuję. I on na początku, zresztą możecie nawet zobaczyć, jak się go wsmaruje, to on po prostu jest tak gęsty, jest tak treściwy, że zostaje taką białą warstewkę. Ale się jej pozbyć, trzeba po prostu wklepać ten krem. No i jak się go wklepie, o, widzicie? Od razu znika. Od razu się pięknie wchłania, zostawia skórę nawilżoną, zmatowioną, ukojoną, po prostu jak właśnie... robiłam zabiegi z kwasami, to ten krem z MSM to jest po prostu niezbędnik. Daje niesamowite ukojenie, no i przy okazji przyspiesza regenerację skóry, więc jeśli mamy właśnie skóra się złuszcza, to przyspiesza to ten proces. To jest tak, że 2 razy szybciej mi się ta skóra regeneruje i już po kilku dniach ja mam spokój, skóra jest zregenerowana, martwe skórki po prostu odeszły i mam świeżą skórkę. Tak więc zamiast tygodnia to jest kilka dni i to jest zdecydowanie niezbędnik. A kolejna rzecz, będę musiała nałożyć balsam na usta, używam tego Rua, bardzo go lubię, ale mam go na stoliku nosnym, więc to zrobię później, jak sobie spryskam twarz wodą. Wodą już uwielbiam, nie tylko dla zmysłów, bo uwielbiam zapach, uwielbiam to uczucie na skórze, ale przy okazji właśnie też pozytywnie wpływa na skórę. Cudowne odświeżenie. Uwielbiam. To jest zdecydowanie najlepszy właśnie tonik, woda różana. I to by było na tyle. Jako, że mam ogromnego pryszcza, właściwie no, jest taki jeden po prostu wielki i jest oczywiście podskórny, więc ani nie da się go wycisnąć, ani nic. I na tego podskórnego pryszcza używam tego kremu cynkowego. Dzięki temu nie dość, że przyspiesza właśnie gojenie się, to dodatkowo jeszcze kryje.
i nie będzie widać pryszcza. Bo właśnie usuwa zaczerwienienie ze skóry. Jak korektor, po prostu jak korektor, coś co dymnego, uwielbiam ten krem. Trochę pasuje. Resztkę sobie nałożę gdzieś tutaj, na to przebarwienie. I to by było na tyle, mi się wydaje. Nałożę jeszcze do koron właśnie balsam na usta i to jest wszystko. To jest taka aktualnie, tak wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Też jak mam więcej czasu, to używam właśnie jeszcze przed nałożeniem serum, po użyciu płynu micelarnego, przed użyciem serum i kremu używam tej maski na 10-15 minut. I ją później zmywam, a następnie znowu przemywam płynem micelarnym twarz i nakładam serum i krem MSM, a później właśnie woda różana. Tak więc też nie codziennie oczywiście, to jest tylko jak mam właśnie więcej czasu, zazwyczaj raz w tygodniu. Jest to maska rozświetlająca z Acure. Bardzo ją lubię, tak samo jak peeling, który zresztą też używam, ale mam właśnie pod prysznicem, chyba nie widzicie. Ale ja was się widzę w odbiciu w lustrze. Tej samej właśnie marki Acure, też właśnie rozjaśniający peeling, który właśnie uwielbiam też, ale używam zazwyczaj rano pod prysznicem, tak więc to jest to! Okej, mam nadzieję, że wam wszystko pokazałam. Oczywiście wszystkie produkty, które używam, będą podlinkowane na dole, więc mam nadzieję, że wam to wszystko będziecie mieć. Okej, bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam was, pa pa!